jeżeli popatrzymy na samą hutę, to przekonamy się, że to część Krakowa, która ma swoją przebogatą historię, olbrzymią historię, której nie docenialiśmy. Świętujemy tak, jak potrafimy najbardziej i z tego, z czego jesteśmy najbardziej znani, czyli przygotowaliśmy dla Państwa wystawę. Wystawa poświęcona fortom austriackim na terenie Nowej Huty. Na perspektywę 10 lat patrzę tak przez pryzmat całego miasta. To nasze muzeum to była jakby taka pierwsza zdecydowana próba wyjścia poza centrum Krakowa. Poza Stary Kazimierz, poza Stary Kraków. Po raz pierwszy jakby doceniono takie leżące na obrzeżu dzielnice. Trzeba przede wszystkim wspomnieć dwie wystawy Leszka Sybili, których był kuratorem. Przede wszystkim niezrealizowane projekty o architekturze socrealistycznej w Nowej Hucie i druga jego wystawa o designie, o wystroju wnętrz, o wzornictwie lat 50., czyli też socrealizmie na terenie Nowej Huty. To były wystawy przełomowe, które wstawiają Nową Hutę wśród najważniejszych miejsc związanych z socrealizmem i architekturą drugiej połowy XX wieku w Polsce i nie tylko w Polsce. Mówiliśmy o muzyce, która tu powstawała, z zespołami, które liczyły się w skali ogólnopolskiej. Mówiliśmy też o teatrze nowohuckim, przecież niezwykle ważnym zjawisku w ogóle w dziejach całego miasta, a przede wszystkim przybliżyliśmy coś, co nazywa się dziedzictwem kulturowym tych terenów. Pokazywaliśmy dzieje wielu wiosek, które istniały tutaj, zanim rozpoczęła się budowa Nowej Huty i ten cykl jeszcze będziemy kontynuować. W październiku otwieramy wystawę poświęconą Grębałowowi. Dzisiaj będziemy walczyć o zaszczytne miano przodownika pracy Nowej Huty 2010 podczas Nocy Muzeum. Będziecie Państwo musieli przeczytać pismo nowohuckich przodowników pracy, strona pierwsza, i znaleźć wskazówkę, gdzie następny punkt. W następnym punkcie dostaniecie podobną wskazówkę i tak do kłębka. Mam przyjemność wręczyć legitymację numer 1, legitymacja przodownika pracy. Wielką, piękną jedynkę. O nowej nowutnie piąteryka, o nowej nowutnie melodia, jest taka prosta i piękna. O kolejny nowutnie. 10 lat oddziału spowodowało, że muzeum, to nie jest muzeum dzieje Nowej Huty, to jest muzeum Nowej Huty, to jest oddział zakorzeniony wśród ludzi. Dlatego jest taka frekwencja. I tak naprawdę my dokładamy małą cegiełkę, ale coraz bardziej znaczącą do tego gmachu dbania o Nową Hutę. Walczenia z mitami, które narosły w Krakowie, nie tylko w Krakowie, w całej Polsce, związane z Nową Hutą. Wszystko właśnie zaczęło się w Nowej Hucie, już w szkole podstawowej, ponieważ pewnego dnia były takie testy do szkoły sportowej w Nowej Hucie na osiedlu handlowym i tam były klasy profil lekka atletyka i piłka ręczna. No, byłam w tej szkole na tych testach, zaliczyłam je, zostałam przyjęta do szkoły sportowej, poszłam do klas lekkiej atletyki, no i tam się zaczęła cała przygoda ze sportem. Wtedy oczywiście nie było mowy o żadnym bieganiu na długich dystansach, zaczęła się zabawa w sport. Trenowałam najpierw w SKS Kusy, później AZS AWF Kraków, biegałam 300 płotki, 400 metrów. No i tak to trwało, tu właśnie na tym stadionie, na AWF-ie pierwsze zawody jako młodziczka, juniorka młodsza, juniorka. No i w pewnym momencie już po studiach, kiedy skończyłam trenować tutaj na stadionie z trenerką, z moją pierwszą trenerką Ewą Ślusarczyk, która do tej pory jest trenerem w tej szkole i tu w klubie w AZS-ie, postanowiłyśmy, że przygotujemy się do pierwszego Krakowia Maraton. Jakieś pół roku przed pierwszym Krakowia Maraton dowiedziałyśmy się, że taki będzie. No i zaczęliśmy sobie biegać, tak po prostu wychodzić jakieś 4-5 razy w tygodniu, godzinkę pobiegać po Nowej Hucie, miałyśmy różne swoje szlaki. No i tak się zaczęło to bieganie na tych dłuższych dystansach. No, udało mi się dotrwać do 14 Krakowia Maraton bez żadnych przerw. Oczywiście te trasy, gdzie przebiegaliśmy przez Nową Hutę, były no, najbliższe mojemu sercu, ponieważ kilkakrotnie dosłownie przebiegałam pod oknami swojego domu. No i w Hucie zawsze było najwięcej kibiców znajomych, którzy przychodzili na trasę, kibicowali, podali jakąś wodę, napój czy czekoladkę. I fajnie było przez Hutę. Mam nadzieję, że trasa wróci po zakończonych remontach i znowu będę biegać
w domu. Doszliśmy do takiego punktu, gdzie ten pęd za pracą, karierą i tak dalej, że ludzie poczuli, że muszą coś ze sobą zrobić. No i bieganie jest taką najprostszą formą ruchu. No, wystarczy po prostu mieć dobre buty i tyle wyjść z domu. Nie trzeba się gdzieś tam umawiać w jakieś miejsca, godziny. Po prostu mamy czas, moment, można to zrobić w każdym momencie dnia i wychodzimy i biegamy. No i zaczęły powstawać kluby biegacza dla właśnie amatorów, które jednocześnie korzystają z porad fachowych trenerów. Przyciąga to ludzi, można jakby spotkać znajomych i jakby łatwiej zacząć to bieganie, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Jestem masażystką, fizjoterapeutką, jest mi łatwiej uniknąć jakichś tam kontuzji, które no nawet w sporcie amatorskim przytrafiają się, bo nawet amatorzy dużo trenujemy, poświęcamy na to czas. No i właśnie ja wiem, jak to zrobić, żeby uniknąć, a jeżeli nawet coś się przydarzy, to jak złagodzić te kontuzje i jak sobie z tym poradzić. Także to jest bardzo pomocne na pewno. Oczywiście bieganie zawsze będzie najbliższe mu sercu. Ale jak już ileś tych maratonów przebiegłam, no już jakby wiem, że dam radę. No, że zawsze maraton jest wyzwaniem, no ale zaczęłam szukać czegoś więcej. I triatlon jest właśnie taką fajną dyscypliną, gdzie no, jest to pływanie, rower, bieganie. Wszystkie te rzeczy jakby też lubię, potrafię robić. Pierwszy raz oczywiście na bardzo krótkim sprinterskim dystansie, zupełnie bez żadnego przygotowania z marszu. Dałam radę, spodobało mi się i teraz już od paru lat startuję na dłuższych dystansach. Kilka razy już połówkę Ironmana zrobiłam i wciągnęło mnie, także teraz triatlon rządzi.